Kalimera kochani, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przywitało nas piękne słoneczko i to od razu utwierdziło nas w przekonaniu, że musimy ogarnąć swój balkon. Idzie lato, dni robią się coraz cieplejsze i fajnie byłoby sobie czasami zjeść takie śniadanko na balkonie, a my ten balkon mamy taki dość sporawy, chociaż wąski i chcielibyśmy go sobie jakoś urządzić. Też miałem okazję mieszkać w mieszkaniach, gdzie tego balkonu w ogóle nie było i myślało się, o ale fajnie byłoby mieć balkon i go urządzić, a tutaj go mamy, jest w ogóle nieurządzony, totalnie na nim nie siedzimy. Dlatego myślę, że fajnie go ogarnąć, chociaż na te 4 miesiące, póki jeszcze tu jesteśmy i pokorzystać sobie z uroków lata. I ja was teraz na ten balkon zabiorę, ale nie przestraszcie się, bo syf jest tam niemiłosierny. Kolbi, zostaw. Patrzcie, co tu się dzieje. Choinka, kwiatek, który usekł, bo podtruwał Kolbiego. Kolejna część choinki. Także to wszystko, kochani, musi być sprzątnięte. Na balkonie ma nie zostać nic. Ewentualnie tylko suszarka do prania. Także jak widzicie, balkon po całej zimie i jesieni był w ogóle nieużytkowany przez nas. Trzeba się zabierać za robotę i efekt finalny, w sumie nie mogę się go doczekać. Jeszcze mam w planach kupić jakąś szyszkę, żeby tutaj sobie siedzieć i chillować wieczorami. Pewnie przez te kilka kolejnych miesięcy jeszcze wpadnie jakiś pomysł, żeby sobie to inaczej zaprojektować, ale na początku takie podstawowe rzeczy typu lampki, krzesełka, stoliczek, to wszystko musi być ogarnięte na już. Dzień dobry pani. Na drogę. Nasze ulubione kawki ostatnimi czasy. I znalazłam czasy. Je w większym rozmiarze, nie wiem czy widzisz. Tak? Normalnie są takie małe, bo były małe i duże, ale to jest grande. Okej. Wzięłam nam większe. Uwielbiamy te kawki, naprawdę są najlepsze. Teraz bardzo rzadki obrazek. Ja jestem pasażerem w Warszawie, a Ania jedzie samochodem, moi drodzy. Ja ci już kawkę szykuję, kochanie moje. I patrz przed siebie. Michael stwierdził, że zmienimy to, że ja się stresuję jeździć po Warszawie. I teraz na przykład jak jest rano, w sensie jest godzina 13, nie jest jakoś rano, ale wiecie, nie ma jeszcze korków w Warszawie, to mówi, nie masz wyjścia, masz wsiadać i kierować ty. Więc przyjęłam to wyzwanie na klatę i jadę. Dojechaliśmy cali i zdrowi, udało się. Jesteśmy aktualnie w Leroy i pierwsze co to idziemy zobaczyć nasze meble ogrodowe, bo ja już sobie sprawdzałam ceny mniej więcej i po prostu co tutaj mamy stacjonarnie dostępnego, więc idziemy zobaczyć jak to wygląda na żywo. Ogólnie zawsze mi się marzyło, żeby mieć takie wiecie meble z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem, że będzie sofa, że będą dwa fotele, że będzie to mega fajne, wygodne, duże, ale problem polega na tym, że my nawet takiej kanapy ogrodowej nie wstawimy na nasz balkon z tego względu, że ona jest za wąska. Balkon jest za wąski. A, tak, że balkon jest za wąski. To już też mówiłem, że jest długi, ale jest wąski. Tak. Ciężko tam coś takiego ubrać. Tak. Więc bardziej pójdziemy pewnie w jakieś krzesełka i do nich jakieś poduchy plus stolik. I myślę, że na początek weźmiemy po prostu dwa krzesła plus stolik, a później z czasem będziemy, jeżeli zobaczymy, że jest miejsce na to, to sobie dokupimy jeszcze dwa, żeby było dla gości, którzy nas nie odwiedzają. W zestawie myślałam, zobaczcie jak to pięknie wygląda, jeszcze tam jest to krzesło, taki kokon a la kokon. Ogólnie te meble ogrodowe są tak ładne, ale no to niestety trzeba poczekać na ogródek, bo do nas za dużo to się nie zmieści, niestety. Michael chyba już wybrał swoją ulubioną opcję. Nie, fajnie są te. Tak, chcielibyśmy właśnie takie. Wygodny. Tylko to jest kolor czerwony, a ja bym chciała albo czarny, albo beżowy. Tak, tam i tam widzę, że jest chyba beż, więc tamten mi się już podoba. Ja sobie jeszcze wymyśliłam jedną rzecz. Chciałam ogólnie odgrodzić nas po całości od szkoły, ale uświadomiłam sobie, że tak naprawdę jeżeli usiądziemy na krześle, to nas nie widać, więc moje obawy, że ktoś będzie nas podglądał, są nietrafione, ale mamy, chciałam, żebyśmy się odgrodzili od sąsiadów właśnie takim płotkiem, na którym później, albo nawet od razu, zasadzimy bluszcz, żeby on po prostu ładniej wyglądał i wydaje mi się, że z takim płotem będzie nawet przytulniej w takiej naszej strefie wypoczynkowej, którą sobie stworzymy, więc mam taką wizję i jeszcze chcę, żeby na podłogę ułożyć panele. Za chwilę wam je pokażemy. Mamy płytki, więc to nie jest beton brzydki, bo są płytki, ale wiecie, zawsze będzie przytulniej, jeżeli coś tam jeszcze się stworzy. I mamy właśnie takie panele. Myślimy nad kolorem, zastanawialiśmy się nad jasnym. Ja bym wziął te, no nie? Bo tak. Jak mamy czarne nóżki od krzesła, to wydaje mi się, że to by pasowało do całości.
Tak jest, zgadzam się z tobą, możesz projektować ze mną. Jeszcze jest ta trawka fajnie, ona fajnie wygląda, tylko tak. Wydaje mi się, że chyba lepiej tamten panel. Tak, nie, trawki bym chyba nie chciał, w sensie fajna rzecz, ale jakoś nie pasuje mi ten koncept do tej trawki. Czy pochwal się, co zrobiliśmy, przyjeżdżając do sklepu nie zmierzyliśmy naszego balkonu. Znalazł rzecz, którą bardzo by chciał na balkonie. Tak, tylko że ona jest do prądu niestety, a my chyba nie mamy prądu na balkonie, tak mi się wydaje, ale jeśli jest, to jest po drugiej stronie, czyli tam, gdzie nie robimy naszej oazy spokoju. Dlatego też chyba się skusimy na te girlandy, tak mi się wydaje. Jeżeli chcesz, możemy zobaczyć w domu, jeżeli będzie jakieś gniazdko, no to kupić ten lampion. Tak, to na 100%. Trochę się nie przygotowaliśmy. Ale... A girlandy, no to na pewno znacie te girlandy żarówkowe, które się po prostu wiesza i one mają takie fajne żaróweczki co jakiś czas umieszczone. I właśnie nam zależy na tym, żeby one były również na baterię, nie tylko na baterię słoneczną, ale również zwykłą. Czyli podsumowując, wychodzimy z Leroy'a póki co bez niczego. Ale mamy wybrane krzesełka, mamy wybrane oświetlenie, mamy wybraną podłogę oraz ten taki, wiecie, tą ściankę drewnianą. Teraz idziemy jeszcze szukać gdzieś indziej stolika, bo niestety nie ma stolika, który nam się podoba. Zajrzymy do Duki, chodź, tutaj jest Duka, Michael. I zajrzymy do Home & You, może jeszcze do Homely, chociaż nie wiem, czy w Arkadii jest Homla. Zobaczymy, może będzie po prostu jakiś taki stolik bardziej domowy niż ogrodowy, który będzie ładniejszy. I oczywiście musiałam wpaść do Linda, z tego względu, że pracuje tutaj moja koleżanka. Pozdrawiamy Elcia jeszcze raz. Odwiedziliśmy, wzięliśmy mały upominek, oczywiście kupiliśmy dobrocie i lecimy dalej. Uwielbiam Linda, a to, że ona tu pracuje, to jeszcze bardziej mnie mobilizuje do tego, żeby zawsze tu zajrzeć. Mieliśmy przyjechać na szybkie zakupy i wracać do domu, sprzątać nasz balkon, bo jak pewnie Michael wam pokazywał, nie jest tam najciekawiej, ale jedziemy do domu, nie mamy nic kompletnie kupionego, mamy tylko Linda, więc wracamy do domu, wszystko pomierzyć, zobaczyć jeszcze raz, musimy jeszcze jechać do Złotych, zobaczyć stolik, bo niestety tutaj nie znaleźliśmy. W ogóle w Arkadii zamknęli Home & You, więc nawet nie ma gdzie zobaczyć, nie ma Homely. Byliśmy w Hand & Home, byliśmy w Zara Home, ale niestety nic nie znaleźliśmy, więc wracamy do domu, musimy jeszcze zahaczyć o Złote i wracamy tutaj po podłogę i po nasze krzesła plus ściankę. Szybki przystanek w domu, ja biorę się właśnie za mierzenie balkonu, jemy szybki obiadek i lecimy z powrotem na sklepy, ale w sumie już się tego balkonu nie mogę doczekać, bo to zawsze będzie taka odskocznia w sumie od takiego jakby siedzenia w domu na kanapie. Będziemy mogli sobie pochillować na świeżym powietrzu i też w sumie będziemy tak schowani, nikt na nas nie będzie patrzył, także też kolejny plus do takiego właśnie balkoniku. Wydarzyło, ale miał być stolik czarny, a jest biało złoty. Biało-złoty, ale stwierdziliśmy, że go sobie pomalujemy. Co prawda ten stolik nadal uważam, że jest za mały, ale stwierdziliśmy, że trudno, później sobie go zmienimy, na razie nie mamy czasu na to, żeby zamawiać, inne szukać, chcemy mieć ten balkon zrobiony na już, jakby po prostu nie chcemy czekać na coś innego. A trafiła nam się fajna okazja, ponieważ stolik jest minimalnie uszczerbiony. Wzięliśmy go w Home & You, był to ostatni produkt, nie było już tam, wiecie, na zapleczu żadnych nówek takich, które nie byłyby uszkodzone. Ten jest minimalnie uszkodzony, przez co cena była minus 50% tańsza. I stwierdziliśmy, że bierzemy go, pomalujemy sobie go na czarno, tak jak chcieliśmy, a po prostu kiedy indziej sobie wymienimy na jakiś większy, jeżeli na taki trafimy. Na razie musimy się cieszyć z tego, co już mamy. Zrezygnowaliśmy z paneli na rzecz dywanu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało wizualnie, ale taki dywanik w stylu boho, bym powiedział, jest w porządku. A zrezygnowaliśmy z paneli, ponieważ tam by naprawdę było dużo do zmiany. Trzeba by było docinać, wycinać. Tak. Ten balkon po prostu nie chce nam się tego robić, no nie?
Zaraz się stąd wyprowadzamy, także po prostu nie ma sensu się bawić w jakieś wycinanie. Tym bardziej, że ten balkon jest nierówny. Czasami jest wymiar 130, a czasami 150. Tak. Więc te odcinki byłyby w ogóle różne. Nie wiem, jakby efekt końcowy wyglądał, gdzie wiecie, tu stoją panele, a tu nagle jakieś docinki nierówne. Więc stwierdziliśmy, że odpuścimy to i po prostu weźmiemy sobie taki bohodywan. Skończone, lecimy do kasy. Cały spociłem. Dobra, bierz wózek, ja biorę to i lecimy do kasy. Dzień dobry kochani, witamy was w kolejnym dniu. No i co, i trzeba od samego rana brać się za sprzątanie balkonu. Ja już tutaj się przygotowałam, bluzę, spięłam włosy i wyszłam na ten balkon i jestem załamana, co tutaj się dzieje. Ale biorę się do roboty, żeby jak najszybciej skończyć. Dzisiaj jest trochę zimniej niż wczoraj, ale mimo wszystko jest fajnie ciepło. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie słońce i że jeszcze dzisiaj z tego balkonu pokorzystamy, więc biorę się do pracy, żeby jak najszybciej to już wszystko tutaj było zrobione. Balkon wygląda delikatnie inaczej. Zmyliśmy największy brud, największy syf. Moja nina zmyła, ale ja w tym czasie montowałem vloga, żeby ten vlog dzisiaj poszedł. Zaczynamy malować pierwszą część naszego stolika, właśnie, czyli nóżki. Tego stolika jeszcze nie pokazywaliśmy. I później. A, nie pokazywaliśmy. Nie, no to tutaj mamy taki biały. Taki biały z taką wkładaną właśnie obręczą tutaj. Cyk. No fajnie to wygląda. Nie jest za wielki, ale wydaje mi się, że na początek będzie ok. Jak coś zobaczymy sobie w sklepach innego, to ewentualnie zmienimy. Tylko trzeba go zmienić na czarno. I teraz pytanie najważniejsze. Czy nóżki również malujemy na czarno, czy tylko malujemy tace? Te złote nóżki mi się jakoś podobają. Dobra, tylko to zaczynamy od tacy. Zobaczymy, dobra, jak to będzie wyglądało. A zawsze można domalować, bo farby jest aż za dużo. Wczoraj, będąc na zakupach, nie zdecydowaliśmy się na kupno ścianki. Natomiast dzisiaj, podczas sprzątania, naszła nas myśl, że może być jeszcze jedno rozwiązanie, bo nie chcieliśmy żadnej ścianki ciąć, tylko chcieliśmy po prostu kupić, żeby ona stała. I mamy to, kochani, udało się kupić. Zaraz pokażę wam całość, jak to wygląda. A taką, jaką chcieliśmy, to kupiliśmy, dlatego jesteśmy mega szczęśliwi i idziemy właśnie montować ściankę. Wiem, że jesteś zmęczona. Mam już dość. Ale już jest ostatnia prosta, moja droga. A wiesz, co mnie jeszcze bardziej zniechęca do robienia dalszych działań? Pogoda. To, że popsuła nam się pogoda. Też jesteś zmęczony, co nie? No właśnie, całe życie jesteś zmęczony. Zakupiliśmy takie trytytki, żeby to przypiąć do tej ścianki tutaj, które mamy na balkonie. Oczywiście okazały się za małe i połączyliśmy cztery w jedno, ale no, trzeba sobie trzeba radzić. Trzeba sobie radzić. Dokładnie. Dobra, do dzieła. Robimy to. Jest ścianka? Jest ścianka. Jest zrobiona dobrze? Tylko, że odwrotnie. A już są trytytki, są wszystko. Ja pierniczę. I teraz trzeba to wszystko poobcinać i przewracać. No trzeba, no bo wszystkie liście są tu w samą stronę. Majstrzy, kurde! Dobra, dawaj nożyczki, lecimy. Ścianka poprawiona, więc teraz czas na meble i dekoracje. Czyli to coś, co na co czekałam pół dnia, zanim tam posprzątałam. Bierzemy się za składanie krzeseł. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Jedno rozpakowane. Teraz wkręcamy nóżki i będzie voila! Krzesło jedno dam, drugie krzesło zrobione i teraz sprawdzamy, czy działają żarówki. Już masz baterię? W środku? 3, 4... Niech się stanie światłość. No i super!
Dobra, no to lecimy teraz na balkon i je wieszamy. Wygodnie mi to. Światełka powieszone, czas na dywanik i dekoracje. Myślałem, że będzie większy trochę ten dywan. Coś. Ogólnie w mojej głowie wizualizacja tego balkonu wyglądała ciut inaczej. Zapraszamy pana, zapraszamy. Krzesełko numer 1 i krzesełko numer 2. Dobra. Czekaj, no tak to nie może stać. A czemu nie? Będziemy tak naprzeciwko siebie. No a jak chciałaś inaczej? No czekaj, ja to zrobię. Tutaj. Ania mówi, że ona chce boczkiem, żeby mieć widok. No a tak naprzeciwko siebie to wyglądało paskudnie. I kochani, czekałam na to cały dzień, żeby to powiedzieć. Skończyliśmy! I tak oto się prezentuje nasz balkon w całości. Mamy lampiony, mamy światełka, mamy krzesełka, poduszki. Brakuje nam tylko kocyków, których szczerze po prostu zapomniałam kupić. No i mamy to! I jeszcze bym dokupił jakąś taką, może jeszcze z jedną poduszkę, taką mniejszą, żeby było trochę więcej napakowane tych poduszek. Tak, tak. I tutaj jeszcze bym coś zaaranżował, bo jest pełno miejsca. Może jakieś światełka dodatkowe. No, ale jak na jeden dzień zakupów po całej Warszawie, to i tak spoko. Wiadomo, w internecie jest więcej tych rzeczy i można zrobić cuda świata, ale my chcieliśmy na już, taki był zamysł. No i co? Mamy to. Wiecie, jak to jest zawsze w sklepie, kupujemy i wydaje się tego wszystkiego bardzo dużo, a jak później się wszystko ustawi, to zawsze tak. Czegoś jeszcze brakuje, ale myślę, że na to, jak chcieliśmy właśnie, tak jak mówiłeś, na już i nie chcieliśmy też wydawać bardzo dużo pieniędzy, myślę, że podołaliśmy temu zadaniu i mamy przyjemne miejsce, żeby sobie wypić kawę czy spędzić wieczór cieplejszy niż dzisiejszy. Także kochani, bardzo dziękujemy za tego vloga, mamy nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście do zobaczenia już niebawem w kolejnym. Pa!